Cześć! W dzisiejszym filmie przedstawię, jak prawidłowo zamontować chłodzenie Spartan 5 lub Spartan 5 Max na procesorze z soketem Intela. Oglądajcie! Zgodnie z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa najpierw należy wyłączyć zasilanie za pomocą przycisku na zasilaczu, a następnie odpiąć przewód zasilający. Ważnym elementem, który jest często pomijany, to rozładowanie kondensatorów i zwyczajny upust napięcia ze wszystkich elementów komputera poprzez wciśnięcie przycisku zasilania. Przystąpmy teraz do demontażu stokowego chłodzenia procesora. Za pomocą śrubokręta płaskiego przekręć plastikowe elementy zgodnie z oznaczeniami. Następnie delikatnie pociągnij plastikowe elementy i zdemontuj chłodzenie. Po zdjęciu chłodzenia warto od razu wyczyścić wstępnie procesor, żeby nie ubrudzić się podczas montażu elementów nowego chłodzenia. Po wyczyszczeniu wstępnym przechodzimy do montażu odpowiedniego adaptera dla procesora Intel. Najpierw należy sprawdzić, czy otwory adaptera pokrywają się z otworami w naszej płycie głównej. Kolejno proponuję najpierw wprowadzić przeźroczyste kołki do adaptera, ale nie wciskać do końca. Tak przygotowany adapter dopasowujemy do otworu w płycie głównej i kolejno dociskamy przeźroczyste kołki. Jeśli jakiś z kołków nie chce wskoczyć, próbujemy wcisnąć inny i potem do niego wracamy. Wszystkie kołki powinny wejść bez większego wysiłku. Następnie w przeźroczyste kołki wciskamy kolejno czarne plastikowe piny, które działają podobnie jak śruba wkręcana w kołek rozporowy. Nadszedł czas na ponowne czyszczenie procesora. W przypadku Spartana 5 pastę termoprzewodzącą mamy już fabrycznie nałożoną na stopę chłodzenia. Przed przystąpieniem do montażu chłodzenia należy najpierw przykręcić drugi haczyk, ale nie dokręcać go razu do końca. Z racji, że chłodzenie montowane jest na zasadzie dźwigni, kolejny krok należy wykonywać bardzo delikatnie, aby nie uszkodzić płyty głównej przez jej zbyt duże wygięcie lub naciśnięcie. W kolejnym kroku delikatnie zahaczamy jeden z haczyków o zamontowany wcześniej element montażowy, a następnie za pomocą blaszki z napisem Press Here naciskamy z wyczuciem chłodzenie tak, aby haczyk złapał się za drugi element montażowy przykręcony do płyty głównej. Pokażę to jeszcze raz bez zamontowanej karty graficznej. Być może u Was też zaistnieje potrzeba demontażu karty graficznej. Na koniec pozostaje tylko dokręcić śrubę za pomocą wkrętaka krzyżakowego. Teraz pozostało podłączyć przewód od wentylatora do gniazda CPU fan na płycie głównej. Możemy teraz ponownie podłączyć zasilanie i uruchomić komputer. Po wymianie chłodzenia dobrą praktyką jest wygrzanie pasy termoprzewodzącej, czyli kilkunastominutowe pełne obciążenie procesora, jednocześnie sprawdzając, czy jego temperatury pod obciążeniem i w spoczynku mieszczą się w założonych normach. Jeśli film pomógł Ci zamontować to chłodzenie, to zachęcam Cię do komentowania, pozostawienia łapki w górę i subskrybowania kanału, ponieważ są one dla mnie motywacją do tworzenia kolejnych treści. W razie pytań pozostaję do Waszej dyspozycji w komentarzach. Dziękuję za uwagę. Cześć!